Witajcie widzowie. Pomimo iż cały motorsport zatrzymał się w miejscu, poza oczywiście wirtualnym ściganiem, ale o tym nie będę wam opowiadał, zawsze znajdzie się kilka tematów, które chciałbym poruszyć i o których chciałbym wam powiedzieć. Tym razem wiadomości rajdowe zaczniemy od kolejnej wypowiedzi związanej z hybrydyzacją samochodów WRC. Do głosów, które już znamy, dołączył tym razem Jari Mäntylä-Latvala, najbardziej doświadczony kierowca w stawce, no powiedzmy, że w stawce, bo z niepełnym programem, powiedział, że jest jak najbardziej zwolennikiem cięcia kosztów, jest zwolennikiem ograniczenia aerodynamiki i generalnie tego, żeby samochód był trudniejszy w prowadzeniu, co poza aerodynamiką ma również sprawić brak aktywnego centralnego dyferencjału. Jest też zwolennikiem tego, że pozostał jednak w tych nowych regulacjach aktualny silnik WRC, który ma być wsparty jednostką hybrydową, a nie zdecydowano się, jak pierwotnie myślano, przejść na silniki R5, krytycznie odniósł się do zmiany takiej, jaką jest przejście na zmianę biegów z pomocą drążka. Kilkukrotnie już nasz sport przechodził z jednego systemu na drugi, chociażby w czasach, kiedy Robert Kubica startował w rajdach, dostał on pozwolenie na stosowanie łopatek, jednak system ten musiał działać z pewnym opóźnieniem, który miał kompensować czas, kiedy zawodnik ściąga rękę z kierownicy, aby pchnąć drążek. W cywilnych samochodach już od lat 90. znane są łopatki, a w ostatnich latach stały się one wręcz bardzo powszechne w niemal każdym, nie tylko sportowym, ale nawet zwykłym samochodzie. Dlatego ja również nie rozumiem, skąd pomysł, aby znowu, po raz kolejny w historii, odejść od stosowania łopatek, manetek przy kierownicy na rzecz drążka. Jari nie jest zwolennikiem samego układu hybrydowego. Wyraża on dużą obawę o to, czy będzie to bezpieczne. Nieraz widzieliśmy w internecie zdjęcia płonących samochodów elektrycznych. Akumulatory, kiedy się przegrzeją, kiedy się uszkodzą, natychmiast stają w płomieniach. I właśnie to martwi Jariego Mäntylę. Zastanawia się on, czy w razie wielokrotnego rolowania, jak przygoda Thierry'ego Neuville'a w zeszłym roku w Chile, czy też wypadnięcia z drogi przy bardzo dużej prędkości, jak na Monte Carlo w tym roku miało to miejsce w przypadku Ojta Tanaka, czy w takiej sytuacji baterie nie eksplodują, nie przyczynią się do tego, że samochód szybciej, niemal natychmiastowo stanie w płomieniach, a co za tym idzie, czy nie zwiększy to niebezpieczeństwa zawodników. Oby dopracować się udało tą technologię tak, żeby zawodnicy mogli bezpiecznie mknąć po odcinkach specjalnych ku naszej uciesze. Tak naprawdę mógłbym w tym momencie vloga zakończyć, bowiem jest to jedyna niezwiązana z pandemią koronawirusa informacja, jaką mam wam dzisiaj do przekazania, ale jeśli chcecie posłuchać jeszcze czegoś, to zostańcie ze mną do końca. Adrian Fernemont, pewnie niewiele polskim kibicom mówi to nazwisko, jest to mistrz Belgii i poruszam temat tego zawodnika, ponieważ jest on jednym z takich chyba najgłośniejszych nazwisk w Europie w tym momencie, które zostało bez sponsorów. W związku z pandemią jego dotychczasowy sponsor wycofał się. Adrian nie ma nadziei na to, że nawet jeżeli ruszy cykl mistrzostw w Belgii, będzie miał czym jechać. A mówię o tym dlatego, że wielu zawodników wyraża obawy w tym właśnie kierunku. Również w Polsce słyszymy o zawodnikach, którzy już mieli problemy z dopięciem budżetu, a teraz w związku z pandemią mogą stracić kolejnych sponsorów. Miejmy nadzieję, że sytuacja uspokoi się i tak jak jest to przewidziane, już od sierpnia ruszą na nowo zawody motorsportowe. W zeszłym tygodniu przekazałem wam informację o tym, że władze rajdu Safari stwierdziły, że nie są w stanie w związku z pandemią i innymi sytuacjami, które w Kenii mają miejsce, zorganizować w tym roku rundy Mistrzostw Świata. Zaledwie 3 dni później rząd kenijski stwierdził, że nie ma żadnych podstaw do tego, żeby rajd się nie odbył i rajd się jak najbardziej odbędzie. Ja osobiście widzę w tym trochę takiego bałaganu, który nie powinien mieć miejsca w WRC i mam nadzieję, że FIA wyciągnie z tego pewne wnioski. Natomiast moim zdaniem rajd się nie odbędzie, bo producenci, czyli główne 3 zespoły, które miałyby w tym rajdzie wystartować, po prostu na niego nie pojadą. Kolejny rajd został przesunięty, tym razem rajd Lipawy, który miał otwierać cykl ERC po przesunięciu wcześniejszych rund. A zatem w tym momencie, kiedy organizatorzy z Łotwy szukają dla siebie terminu sierpniowego, najbliższym, a jednocześnie otwierającym cykl Mistrzostw Europy w tym roku, najprawdopodobniej będzie nasz rajd polski. Trzymajmy kciuki, żeby to się udało. Tym bardziej, że z licznych krajów płyną coraz to nowe informacje w kwestii tego, czy i kiedy zacząć organizować imprezy motorsportowe. Belgowie i Niemcy na przykład jasno już powiedzieli, że do końca sierpnia, a zatem do końca wakacji, u nich dużych imprez z udziałem publiczności nie będzie. Trochę bardziej liberalnie do tematu podchodzą Czesi i Finowie, którzy swoją Barumkę i Rajd Finlandii chcą rozegrać już w sierpniu. Oby ta
cała sytuacja z pandemią jak najprędzej się uspokajała, oby już te kolejne rajdy nie musiały być przenoszone i obym z tygodnia na tydzień miał więcej dobrych wiadomości do przekazywania Wam w ramach wiadomości rajdowych. Tymczasem to wszystko, co przygotowałem dla Was w dzisiejszym vlogu. Jeśli on się Wam podobał, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, a jeśli jeszcze tego nie robicie, przyciśnijcie subskrypcję. I nie zapomnijcie również o dzwoneczku notyfikacji, bo już w środę kolejny nierajdowy materiał samochodowy. Do zobaczenia.